My jesteśmy dziś w fantastycznych nastrojach, bo kolejny raz możemy Państwu powiedzieć dzień dobry, tym razem na rynku w Łosicach. I możecie się zastanawiać, dlaczego rozpoczynamy program trzymając w rękach te dorodne pieczarki. Otóż odpowiedź na to pytanie jest bardzo prosta. Jeżeli na Waszych stołach dzisiaj pojawią się pieczarki, to z dużym prawdopodobieństwem pochodzą właśnie z tej części naszego regionu, bo to prawdziwe pieczarkowe Zagłębie. Ale my dzisiaj nie o pieczarkach, bo przygotowaliśmy dla Państwa wiele atrakcji. Spróbujemy swoich sił w rękodziele, może trochę pogotujemy, może potańczymy, kto wie. Paulina Pieńkowska. Przemysław Toczek. Witamy bardzo serdecznie, a żeby tych pozytywnych emocji nie zabrakło, zadbają także Malwina Żuchniewicz i Bartosz Boruciak. To co, startujemy? Startujemy, wakacje z TVP3 Warszawa. Cię słyszymy, ja tak w zasadzie to nie jestem do końca pewien, czy ty byłeś na pasiece, czy ty może komentowałeś jakiś mecz pszczelej reprezentacji. Emocji było w tym naprawdę dużo. Ale jest dobrze, pszczoły go nie zaatakowały. Czyli zostaje z nami w programie, proszę Państwa, bardzo się cieszymy i teraz przenosimy się do Malwiny Żuchniewicz, która jest chyba gdzieś nad zalewem. Tak, no były szalone... No, studio plenerowe, zdecydowanie. Mam nadzieję, Bartku, że ty w sobie to dziecko także pielęgnujesz. No dobra, Przemek, to teraz coś dla ciebie, bo mamy tutaj zabytkowe auta. Tak jest, gorąco, rynek w Łosicach i atmosferę rozgrzewają jeszcze te bryki, dwa polonezy obok nas i ich właściciel Michał Żurawski. Cześć. Witam, cześć. Co nam możesz powiedzieć o takich maszynach? Rozumiem, że ta na służbie, mimo że jest napisane straż, a ty strażego. No dobra, ja jestem pod wrażeniem. Faktycznie widać, że skoro są już dwa polonezy, to nie jest przypadek, tylko to jest pasja. Wezmę ze sobą mikrofon, bo idziemy dalej, bo takich cudeniek to tutaj na rynku jest jeszcze więcej. Dzień dobry, witamy. Nie jest. Chyba trochę za małe dla ciebie. Dziękujemy bardzo za tę prezentację. Tak mogłem zamknąć, czy za mocno? Tak, dobrze. Czy trzeba tak zrobić? Trzeba tak zrobić, dobrze, uff. Nie chciałbym być posądzony tutaj o to, że jeździć takim autem. Oczywiście. Mam nadzieję, że nawet teraz, bo ja bym się chciała przejechać. O, bardzo chętnie. Zabrałby mnie pan oczywiście na wycieczkę po Łosicach? Oczywiście, zabieram w plener, tylko proszę, tak nie liczyć, że... Jak było? Pomyślałam, że nie wiem, czy poradzisz sobie do końca programu, więc jestem. No, wreszcie wróciła. Jakie wrażenia? O Jezu, było super, chociaż trochę gorąco. Trochę gorąco, jednak bez klimatyzacji to nie to samo. Dobrze, że wróciłaś, bo wiesz, mamy jednak program do poprowadzenia i nasi widzowie na nas liczą. Oczywiście, nie możemy ich zawieść przecież dzisiaj. No nie możemy. I teraz znów przed Państwem Bartosz Boruciak, chociaż tym razem Kucewicz, burmistrz Łosic. Dzień dobry. Dzień dobry, witam wszystkich w Łosicach bardzo serdecznie. Bardzo jest mi miło tutaj gościć Państwa wszystkich. Szanowni Państwo, Łosice to przede wszystkim bogata historia. Pierwsze wzmianki o Łosicach są z 1206. I mówimy niestety, wciąż o ogórku. Niestety właśnie z końcem roku 19. Gospodarze lubię, my praktycznie żadnych pytań nie zadaliśmy, a pan wyłożył. I historię miasta, właściwie to wszystko się zgadza z naszymi notatkami. Historia, zabytki, legendy. Mieliśmy pytać, a wszystko było. Przepraszam, jeżeli wyręczę w plecy. No i wiele atrakcji jeszcze dzisiaj, prawda? Bo tak, przecież mamy święto. Tak, mamy w Łosicach święto. Nasz taki cypelek pomiędzy województwem lubelskim a podlaskim. No i taką swoistą bramą na te tereny nadburzańskie, tutaj, jeżeli chodzi o drogę z Mazowsza. No właśnie, proszę Państwa, zapraszamy, bo my jesteśmy do 12, ale impreza będzie pewnie do białego rana. Impreza będzie do białego rana, a przynajmniej do ciemnej nocy. Paulina ma w zwyczaju czasem znikać z planu, więc być może zostanie tutaj do samego rana. Ja chyba zostaję. Zapraszamy do Łosic, ale zapraszamy także na małą dawkę informacji, którą przygotowała dla Państwa Monika.